Dobry wieczór. Niestety w ostatnim meczu w tym roku nie udało nam się odnieść zwycięstwa. Wydaje mi się, zaważyła na tym pierwsza połowa. Mieliśmy dwie stuprocentowe sytuacje i należy w takich sytuacjach wykorzystać przynajmniej jedną i wtedy byśmy mieli pod kontrolą mecz, byśmy grali cały czas to, co sobie zakładaliśmy. Na pewno wprowadziło to jakieś zdenerwowanie w poczynaniu Jagiellonii. Po przerwie praktycznie sytuacji jakichś dogodnych nie mieliśmy, ale konsekwentnie się broniliśmy i żałuję, że straciliśmy bramkę ze stałego fragmentu gry, gdy byliśmy wszyscy w ustawieniu i zgubiliśmy krycie i to był nasz największy błąd tego dnia. Znaczy, powiem tak, mecz taki jak przewidywaliśmy, bardzo ciężki, to nie była kurtuazja i wiedzieliśmy, co nas czeka. Wiedzieliśmy, jak Widzew będzie grał i tak też było. Można to różnie rozpatrywać, ja uważam, że dobrze graliśmy, może trochę brakowało przyspieszenia tej gry, ale mimo wszystko byliśmy bardzo konsekwentni. Nie ustrzegliśmy się błędów, ale przy takiej grze otwartej, przy angażowaniu tylu zawodników w grę ofensywną, jest normalne, że będziemy się nadziewać na kontry i jak chcemy widowiska, musimy zaryzykować i to ryzyko mogło zostać skarcone, no ale przecież mamy bramkarza jeszcze, także coś tam musi działać w tej bramce. Uważam, że dobry mecz mimo wszystko i może te niedostatki szczęścia i te krzywdy zostały dzisiaj trochę wyrównane, jak w piosence Belo Belo. Także ten bilans jest na zero i myślę, że to szczęście dzisiaj, mimo dobrej gry, mimo przewagi, bo myślę, że tutaj obiektywnie trzeba stwierdzić, że chyba byliśmy lepszą drużyną i stwarzaliśmy sytuację. Widzew no, miał swoje sytuacje, ale myślę, że to jest też kwintesencja naszej rundy, ten mecz. Czyli ciężko, ale do przodu. I z tego się cieszę, ogromne gratulacje dla zawodników, bo to miało wielkie znaczenie, ten mecz przezimować po zwycięstwie, jak to się mówi, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, także czujemy się naładowani pozytywną energią i tak jak powiedziałem, mimo wszystko szkoda, że się ta liga kończy, bo drużyna dobrze funkcjonuje mimo dzisiejszego trudnego meczu. Ja jestem też zbudowany tym, że nie wygraliśmy, że utrzymaliśmy to 1-0, że wygraliśmy taki mecz 1-0, bo 3-0 gdzieś tam by się to wszystko rozniosło. No tak, przyjechał Widzew, a tak naprawdę Widzew pokazał się drużyną dobrze zorganizowaną i tutaj ciężko było grać Śląskowi Wrocław i dzisiaj to samo, zmienili trochę system grania. Także ja chciałem podziękować zawodnikom przede wszystkim, bo to do nich należy. To zwycięstwo i ten splendor powinien spłynąć na nich. To tyle. Dziękuję. Zapraszam do pytań. Trenerze, chciałbym poprosić może na przyszłość chętnie by się zapoznał z tą piosenką Belo Belo, jak to idzie? Bilans musi być na zero, ale... Belo, bilans musi być na zero. Podszkolimy się tutaj wspólnie, także... Pan jest radiowiec, to... Jeśli są jakieś pytania, czy... Są pytania. Panie trenerze, co Pana najbardziej cieszy w tej pierwszej przedłużonej rundzie, a co najbardziej martwi? Ja myślę, że to jest temat może nie na gorąco, bo jestem jeszcze rozemocjonowany i to trzeba na chłodno na to spojrzeć, ale myślę, że nie jeden trener chciałby mieć taki problem, że poprawić grę z drużynami teoretycznie słabszymi, a trzymać dobry poziom z tymi najlepszymi. Także tutaj jest do poprawy. Na pewno ten atak pozycyjny dzisiaj pokazał mecz, że jest do poprawy. Przyspieszenie tej gry. Z czego się cieszę, że jest drużyna, że zbudowaliśmy drużynę i tutaj trzeba dołożyć trochę jeszcze do tego składu zawodników, ale na pozycję numer jeden. Nie będę mówił na jaką i gdzie, bo to już jest takie, powiedzmy, stricte z zarządem, z akcjonariuszami do omówienia, ale zawodnicy pokazali, że są razem już od praktycznie paru meczów. Uważam, że dobrze to wygląda, no, mimo
dzisiejszej takiej trudnej przeprawy, to stworzyliśmy kilka sytuacji. Także ja mam poczucie, że drużyna się rozwija, ja się rozwijam i tutaj wszystko naprawdę podąża w dobrym kierunku. No i no, myślę, że nie ma się co tutaj dalej rozwodzić. Potrafimy strzelać bramki. Jesteśmy bodajże drugą drużyną, czy trzecią pod względem strzelonych bramek. Można oczywiście jakieś tam mieć pretensje, ja nie zamierzam tutaj się biczować, bo gdybyśmy doliczyli te punkty, które sędziowie gdzieś tam sobie, brzydko mówiąc, przywłaszczyli, bo inaczej tego nie można nazwać, to też by to zupełnie inaczej wyglądało. Ale póki co, no, błędy popełnia każdy, i ja, i moi zawodnicy, i sędziowie, i tutaj życie się toczy dalej. Ale cieszę się z tego też, że drużyna pokazała, że po takich kryzysowych momentach, bo przegrać mecz taki na Piaście, czy tutaj z Górnikiem, to jest naprawdę, to są ciężkie chwile, pozbierać tą drużynę z powrotem. Udało nam się, drużyna też dostała wiele nowych bodźców, takich jak praca na siłowni. Ja nie mówię, że wcześniej było źle, że nie pracowali, ale było inaczej. Także to są bodźce, które no, z niepokojem patrzyłem, jak na to ona wpłynie na drużynę. Pojawienie się psychologa to jest następna rzecz, która no może pomóc, ale to też jest takie następny bodziec w drużynę. Odchodzi kilku kluczowych zawodników. Także no tutaj myślę, że pozbieraliśmy się i naprawdę jesteśmy blisko maksimum z tej rundy i zagraliśmy kilka wspaniałych meczów. Zdarzyły się może jakieś wpadki po walce, a wstydliwe może też, ale nie za dużo. No, taki jest sport. Myślę, że mimo wszystko i tak trzymaliśmy poziom, byliśmy bardzo równą drużyną i z tego się cieszę. Chciałem zapytać jeszcze o Kubę Tosika. Numer telefonu? Chwileczkę, jakoś. Kubuś to jest taki człowiek, który zapewnia takie założenia taktyczne, o których pan mówi, ale to jest człowiek, który da nam przywość na tą pierwszą ósemkę. A chciałby pan tutaj na forum publicznym oceniać akurat jednego zawodnika, który... Tak, no, chciałbym, ale ja niekoniecznie jestem skłonny do tego, żeby oceniać zawodników na forum publicznym i tego nigdy nie robiłem. Uważam, że jeśli wyszedł dzisiaj w pierwszym składzie, to znaczy, że zasłużył sobie na pierwszy skład i szanujmy to, co mamy, bo nie da się wyciągać zawodników z kapelusza. Ja też nie jestem jakimś magiem, który to będzie robił, także szanujmy to, co mamy i tych zawodników, których mamy. Pan ma prawo do oceny oczywiście zawodników subiektywnej. Ja staram się to obiektywnie i biorę to na siebie. Jeśli uważam, że Kuba jest potrzebny, jest solidnym zawodnikiem, to tak na pewno będzie, ale ani ja na temat Kuby Tosika, ani na temat innych zawodników póki co no nie będę tutaj zabierał głosu. Gratuluję Kubie Tosikowi i jego kolegom dzisiejszego zwycięstwa i niech pan prześledzi tabelę, ile punktów zrobiliśmy i z jakimi zawodnikami. I wtedy czy wie pan, ile zrobiliśmy punktów z Kubą Tosikiem? No to jak pan policzy punkty, to wtedy możemy dyskutować na argumenty, bo takie straty, to wie pan, to jest coś takiego, każdy ma straty. Rozumiem, że trener zawsze tego Kubę Tosika tak naprawdę tak jak widzę. Tak. To jest moja rodzina i tutaj naprawdę. Ja uważam, że to jest potrzebny zawodnik, wiele wniósł tutaj na tą pozycję i przy nim wypłynął też Waszkiewicz, który bardzo dobrze się tutaj zaaklimatyzował i dajmy nie tylko Kubie, ale innym też trochę spokoju i trochę zaufania, bo pan wśród przyjaciół jest tak, że jeśli jest pan kogoś przyjacielem, to trzeba mu dawać wsparcie, a nie tylko oceniać go. Na tym polega przyjaźń między innymi. Także. Ale jest pan przyjacielem Jagiellonii. Jest pan przyjacielem Jagiellonii. Dlatego Jagiellonii zawodnikom się należy wsparcie. Przyjdzie czas, także tutaj ja na pewno nie będę się silił na oceny poszczególnych zawodników. Uważam, że Kuba jest solidnym zawodnikiem pasującym do tej drużyny. No dobra, dziękuję. Jeszcze pytania? Dziękuję za przybycie do sądu. Dziękuję. A jeszcze może ja chciałem złożyć życzenia tutaj. Przepraszam. Życzenia oczywiście wesołych świąt, bo nie będziemy się widzieć i tutaj tak, no będziemy. Także spokojnie. Ja lubię dyskusje na argumenty. Nie ma problemu.
Wesołych świąt wszystkim życzę, no i nowego roku, żebyśmy za rok w niegorszym gronie tutaj się spotkali i w niegorszych nastrojach. Także wszystkiego dobrego, dziękuję. Mocniej zadrżało tam w dwóch sytuacjach? Czy zadrżało? No to są sytuacje, w których się nie myśli. No. Udało mi się obronić i z całego się cieszę. A powiedz mi, czujesz się wygranym tej pierwszej części sezonu? Tak trochę? Czy wygranym? No, jestem bardzo zadowolony z tego, no i chciałbym podziękować też trenerom i że mi zaufali na dłużej. No a ja zrobiłem po prostu swoje. No. Maciek Gajos, joker w tym meczu. Maciek, ważna sprawa wejść i po kilku minutach strzelić zwycięską bramkę. No, ważna sprawa, na pewno cieszę się, że się udało, że wniosłem coś do zespołu. Akurat dzisiaj ja zdobyłem tą zwycięską bramkę i cieszymy się z 3 punktów. Być może dlatego, że jesteś niższym zawodnikiem, zapomnieli o tobie w polu karnym. Być może, no nie wiem, na pewno piłka akurat spadła mi na głowę, no i po prostu musiałem to strzelić. Były nerwy na ławce, kiedy obserwowałeś upływające minuty, a wynik ciągle 0-0? No na pewno nerwy były, bo widzę, cofnął się całym zespołem, próbowaliśmy grać spokojnie, kontrolować akcję z prawej do lewej strony, stwarzaliśmy sobie sytuację, miał Dani, myślę, że z bramki tam wybijał obrońca Widzewa i trener uczył ono, żebyśmy grali cierpliwie, a sytuacje się stworzą, no i tak się stało. Wygrywamy 1-0 i nasza sytuacja w tabeli się poprawia. No można było w końcówce właśnie odnieść wrażenie, że wy ich zabiegaliście, zamęczyliście po prostu. No myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Na pewno było to widać, że w końcówce meczu jeszcze nie opadliśmy z sił, nie broniliśmy się, tylko staraliśmy się utrzymywać przy piłce i po prostu nie dopuścić do tego, żeby Widzew stworzył sobie jakąś sytuację. Dziękuję. Maciek, jak myślisz, skąd wynikał ten trud w strzeleniu dzisiaj gola dla Widzewa? No tak jak powiedziałem, Widzew cofnął się całym zespołem i grał z kontry i na pewno ciężko się tak gra, ale tak jak mówię, graliśmy z prawej do lewej strony, czekaliśmy aż się zrobią jakieś wolne przestrzenie, wolne miejsce z przodu i po prostu byliśmy cierpliwi i ta sytuacja się stworzyła i zdobyliśmy bramkę i cieszymy się ze zwycięstwa. A jakbyś podsumował jesień w stosunku do samego siebie? Był to dobry dla ciebie? To znaczy, nie mnie to oceniać, na pewno wspólnie usiądziemy, trener na pewno podsumuje nas jako cały zespół, jako pojedynczych zawodników i po prostu pracujemy dalej, przygotowujemy się do kolejnej rundy. Sponsorem Jaga TV jest Barter SA, największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Barter. Tankuj z nami.